wraca to tu. To ja, Turbo Kozak. To jest niewiarygodne. Nakręcone? 11 zdobytych bramek w tym sezonie, 11 asyst, być może pomocnik tego roku. Jednym zdaniem obrońca tytułu w Turbo Kozaku Mateusz Cetnarski. Mateusz, łatwiej jest bronić, czy łatwiej jest wygrać? Bardziej mnie nie mogłeś podpompować. Staram się jak mogę. Co trudniejsze, co łatwiejsze? Bronić. Bronić? Trudniej. Trudniej. Łatwiej zdobyć pierwszy. Szczególnie, że rok temu nie było Gabora. No, był trener bramkarzy. Trener bramkarzy. Nie wiem, czy Gabor ma się obawiać, ale rok temu, jak się kiwałeś ze Szczęśniakiem, to zerwał wiązadła. Naderwał, nie przesadzaj. Trzy tygodnie i poszedł do ślubu, tak? Tak. Wszystko pamiętam. Tak, tylko że Gabor nie ma z kimś do ślubu. Tym lepiej. No to będziemy miał więcej czasu na odpoczynek. Powodzenia. To trzeba kiwać chyba. No właśnie, wszyscy kiwają, a tutaj widzisz. Na kiwanie szkoda życia. Raz kiwa, raz nie kiwa. Ale jest powtarzalne, bo w tą samą stronę, dobra. O, widzisz? Ale dobrze poszedł. Skrócił. Idealnie, brawo. To jego zasługa? Jego. Pozdrowienia z okna! Nie! Kurczę, trzeba iść przekonany, dobra. Cetnar, dasz mu dotknąć piłki? Tak, lekko dotknie, ale niestety. Musnął. Było słychać, wiesz? Nie zabieracie piłki, bo nie chcę kopać po, nie wiem, o, chyba że głowę dasz. Okej. Mówisz masz. Podręcznikowo. Miałeś zabrać. Mateusz, rok temu tego nie było. Zobaczymy, czy piłkarsko się polepszyło. Nie będę mówił w co, tylko po prostu co się uda, nie? Dziesiątkę chciałem. No, że powiedziałeś. Dobrze idzie! Prawie. Mateusz, nie musiał cię puścić po tym strzale twojej ulubionej piosenki Rafała Brzozowskiego. No, to trafię. I mówiłem, że w tym roku jest trudniej? No, ale ja mówiłem, że trudniej. A wiesz, że teraz statuetkę wręczamy na gali? Tak, to mi nie wręczaliście na gali, nie? To teraz chcesz mnie znowu wywalić. Jak było rok temu? Dwa uderzenia w sieci na trzy. O mój Boże. Dobrze, to jest to. Na nich. Tak, mamy słyszeć. Okej, okay, brawo, idziemy dalej. Do tej pory 3 na 3 w poprzeczkach miało niewielu zawodników. Miał pan Cetnarski, miał pan Ignacik. No Mateusz, ja ci życzę, żeby było tak jak rok temu. Raz. Dwa. No i 3. A Jezus! Ale po siatce wróciła i dotknęła. Dźwiękowiec mówi, że nie. Wydaje mi się, że tak. Ale jeszcze mam szansę, bo ona jest jeszcze w powietrzu. Nogą? Ajej! Przed poprzeczkami myślałem, że już nie masz szans na obronę tytułu, ale teraz znowu widzę, że jesteś w grze. Tylko to musi być 3 na 3. Zobaczymy.
Dobrze, to jest chyba to. Poprzeczka. Nie, dobre. Raz. Jednak nie. Tytuł ucieka. Dobre. Weszła. Weszła, zeszła. Mateusz, rok temu tę konkurencją wygrałeś całego Turbo Kozaka. Jak będzie tym razem? Popatrzmy. 3, 2, 1. Góra! Tak jest! I kolejną minutę! Jednak to ma, jednak to ma! Urodził się z żonglerką! Dziękuję. Centnar, to jest kolejna nowość w naszym programie. Słyszałem, że z błędnikiem u ciebie jest rewelacyjnie. Niech zaraz się okaże. Marcin Żywakow to wymusił, tak? Tak. Trzy, pozdrawiam, dwa, cię, jeden! Raz! Dwa! Są problemy z bazą kontroli. 13, 14, Centnar poszedł! Pazernie! Pazernie! Kapitalnie! Tak jak karne. Karetka już jedzie, panie Mateuszu. Jakieś refleksje na szybko. Krótki wywiadzik. Jakże niewiele, proszę Państwa, zabrakło do tego, żeby Mateusz Centnarski obronił tytuł, no. No, nie, ja wiem, że jesteś zdziwiony, ale niestety. Takie są fakty, matematyki nie oszukasz. Na ten moment, tak, Stablecki prowadzi. Jak to się stało? Cóż, mam nadzieję, że się zakręcę gdzieś koło pierwszej trójki i to będzie okej. No tak, tak, wydaje mi się, że to jest podium. Kolejce pudła, tak. To cieszę się. No, powtórzyć dwa sezony takimi nikt nie wie. Za rok startujesz też? Tylko nie wiem, jaką funkcję nie, ci wybrać. Nie, ja za rok może ciebie zastąpię, albo będę operatorem. Okej. Okay. No nie, są inni młodzi zawodnicy, im się pokazują. Kto z Krakowi, kogo polecasz na przyszły sezon? Nominacja. Dąbro. Dąbrowski, tak? Jak zostanie z nami, to tak. Ten odcinek, proszę Państwa, dedykujemy Tomkowi Wieszczyckiemu, ponieważ jest to 99. odcinek historii Turbo Kozaka. Mateusz, jakieś życzenia dla Tomka? To pan Tomek powinien dzisiaj ze mną występować, Turbo Kozaku. Albo w ogóle kiedyś wystąpić. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie. O! I wtedy? Setna bramka. Raz. Panie Tomaszu, serdecznie zapraszamy. Mateusz dobrego. Też zaprasza. Życzymy po prostu tej setnej bramki. Mimo oni tam z Żelkiem jedną strzelili, ale to się nie liczy. Turbo Kozak to jest Turbo Kozak. 10 100 zł. Tyle dostaliśmy za statuetkę Mateusza Centnarskiego. Prawdziwy Turbo Kozak.